28 kwietnia. Żywot świętego Wita, męczennika. Żył około roku pańskiego 350. Za panowania cesarza Dioklecjana żyli w Sycylii nabożni małżonkowie chrześcijańscy, Modest i Crescencyja. Bogaty senator Hylas, który nie wiedział, że oni są chrześcijaninami, przyjął Crescencyję za mamkę i wychowawczynię synka swego Wita, w Niemczech nazywano go Wejtem, we Włoszech Gwidonem. Crescencyja przyjęła ten obowiązek i z przyzwoleniem męża Modesta dała dzieci ono ochrzcić, a oboje ślubowali potajemnie, że chłopca wychowają w prawdziwej wierze z wszelką troskliwością i wiernością. Crescencyja klęczała z prawdziwą miłością matki przy kołysce tego dziecka, dzięki składając Bogu w jego imieniu za chrzest święty i błagała Boga o utrzymanie chłopca w cnotach, jakie w niego wpajała. Skoro mały Wit umiał już ręce składać, nauczyła go modlitwy i opowiadała mu z całą serdecznością o Jezusie Chrystusie, o dobroci Stwórcy, o piękności nieba, o brzydocie grzechu i o straszliwych mękach w piekle za grzechy popełnione. Nauki te oraz dobry przykład cichego spokoju i bojaźni Bożej, jakiej dowody dawali Modest i Crescencyja, zakorzeniły się głęboko w niewinnym sercu dziecka, które wyrosło też na rozumnego chłopca, pełnego anielskiej słodyczy. Kiedy Wit dostał się znów pod opiekę ojca, sprawił mu wielką radość, był bowiem beznagany, uczciwy, posłuszny i skromny, okazując nadto piękne przymioty umysłu i serca. Nie wiedział atoli ojciec, że syn był chrześcijaninem. Dopiero, kiedy Wit skończył rok 12 życia i znakiem Krzyża Świętego wpływał i uzdrawiał ociemniałych, głuchoniemych, chorych i przez czarta nawiedzonych, odgadł ojciec tajemnicę i gdy na syna nalegał, otrzymał od niego zupełnie otwarte wyznanie, że tylko Bóg chrześcijański jest Bogiem prawdziwym i że on tylko w tego jedynego wierzy, ale nigdy ojcu nie wyznał kiedy i jakim sposobem poznał i nauczył się kochać tego Boga. Hylas, pełen boleści i zarazem gniewu, nie szczędził pieszczot, przyrzeczeń, łez, a nawet groźb, ażeby syna nakłonić do udania się do świątyni pogańskiej i do złożenia Bogom ofiary, ale Wit stanowczo się temu oparł, mówiąc: Ojcze, gdybyś wiedział, jak wielkim i dobrym jest Bóg chrześcijan, natychmiast błagałbyś Go i czcił sam, a porzucił bogów pogańskich, którymi to słowy Wit rozgniewawszy ojca, aż do krwi przezeń wysmagany został. Młodzieniaszek wszystko jednakże zniósł z cierpliwością i nawet za chłostę podziękował. Hylas, nie wiedząc sobie rady, zwierzył się z tym przed przyjacielem, namiestnikiem Walerianem i uprosił go, aby Witowi kazał stawić się przed sobą i nastraszył go cesarską godnością, sądził bowiem, że powaga sądu chłopca ustraszy. Atoli Wit przed wysokim tym urzędnikiem stanął z taką odwagą, bronił tak dzielnie wyznania swego chrześcijańskiego, że Walerian sądził, iż tylko surowością zdoła jeszcze coś zdziałać i skłonić chłopca do ofiary bogom pogańskim. Kazał go tedy biczować i odesłał następnie ojcu chłopca na pół żywego, z zapewnieniem, że ta chłosta na zawsze wypędzi mu złą krew chrześcijańską i wpoi w głębokie odbiczowania rany cześć dla bogów pogańskich. Wit cudownie szybko wyleczył się z ran, dziękował Bogu z radością za łaskę, iż dozwolonem mu było cierpieć dla miłości Chrystusa i nie tylko nie powziął urazy dla ojca, ale odtąd okazywał mu jeszcze więcej synowskiego przywiązania i posłuszeństwa. Tymczasem ogłoszono okrutne ustawy Dioklecjana przeciwko chrześcijanom, grożące śmiercią męczeńską każdemu chrześcijaninowi i temu, który by chrześcijanina brał w opiekę. Hylas, aby okazać przywiązanie do rządu i zabezpieczyć rodzinę przed oskarżeniem, że wspiera chrześcijan, postanowił własnego syna oddać sądowi pogańskiemu, ale opatrzność boska ocaliła niewinną ofiarę jego szaleństwa. Modest i Crescencyja, na których nie zważano, gdyż byli ubogimi i nic nieznaczącymi, postarali się o usunięcie Wita i ocalenie go przed niebezpieczeństwem utraty życia. Wywabili potajemnie drogiego sobie chłopca z domu rodzicielskiego, do którego on i tak już skutkiem owego okrutnego postanowienia ojca nie należał. Zabrali go z sobą na małym statku do dolnych Włoch i wylądowali szczęśliwie na wybrzeżu Lukanii, w dzisiejszej prowincji włoskiej Principato. Krótki atoli czas tylko pozostawali w ukryciu. Syn cesarski bowiem był nawiedzony jednocześnie przez czarta, który oświadczył, że tylko Witowi się podda i ustąpi na jego zaklęcia, a przytem zdradził miejsce jego pobytu. Cesarz Dioklecjan natychmiast powołał Wita z opiekunami do Rzymu i prosił młodzieńca o uwolnienie syna od mocy czartowskiej. Posłuszny wezwaniu, przybył Wit, położył księciu rękę na głowie, zrobił znak Krzyża Świętego i w imię Jezusa Chrystusa rozkazał czartowi ustąpić. Wśród okropnych przekleństw miotanych na Wita szatan ustąpił, a książę ozdrowiał natychmiast. Cesarz natomiast pełen radości oświadczył: Tobie i opiekunom Twoim udzielę łask najwyższych, będziecie opływali we wszystko, czego tylko pożądacie,
lecz pójdźcie, abyśmy złożyli Bogom ofiary dziękczynne, na co Wit odrzekł z całą otwartością, twoich skarbów, cesarzu, nam nie potrzeba, gdyż dość jesteśmy bogaci, będąc w łasce u Boga naszego, który w nagrodę da nam żywot w Królestwie Niebieskim, twoim Bogom zaś nigdy ofiary nie złożymy. Takie otwarte oświadczenie obraziło dumnego cesarza, zaniepokoił się, że wybawca księcia ma być znienawidzonym chrześcijaninem, a zapomniawszy, co Wit przed chwilą dlań uczynił, wyrzekł z urąganiem. Zobaczymy, czy Bóg wasz dość będzie potężnym, aby was ocalić przed kłami lwów moich. Bez zwłoki też wywiedziono Wita z Modestem i kresencyją na środek areny lwom na poszarpanie. Wypuszczono trzy lwy i te z okropnym rykiem wpadły na nich, ale gdy Wit zrobił znak Krzyża Świętego, natenczas owe dzikie bestyje złagodniały i pokładły się u ich nóg. Rozsrożony Dioklecjan, sądząc, iż to czary, rozkazał te troje ofiar wrzucić w ołów roztopiony, ale i z tej katuszy wyszli oni cało, chwaląc Boga. Zgrzytając zębami ze złości, rozkazał cesarz, aby ich wzięto na tortury i męczono w najokrutniejszy sposób. Wśród mąk powstała straszliwa burza z piorunami i błyskawicami, a ziemia się wstrzęsła. Sędziów i widzów opanował strach okrutny, przeto szukali ocalenia w ucieczce. Tymczasem męczennicy zakończyli życie, a niewiasta chrześcijańska Florencja, korzystając z tej chwili popłochu, uniosła ciała trzech świętych męczenników i chrześcijanie z wielką czcią je pochowali. W roku 836 relikwie świętego Wita przewieziono do klasztoru Corvey nad Wezerą, skąd rozeszła się wieść o nich i cześć im oddawano w całych Niemczech. Dużo osad w Bawaryi i Austrii nazwano od jego imienia Sankt Veit. Święty Wit należy do grona 14 świętych przyczyńców i jest patronem tych nieszczęśliwych chorych, którzy cierpią na kurcze i tak zwaną wielką chorobę. Nauka moralna. 14-letni, a już koroną męczeńską ozdobiony święty Wit jest dowodem wpływu wychowania prawdziwie chrześcijańskiego i zarazem dowodem, że i ubodzy ludzie, jak Modest i Krescencja, dobrze dzieci wychowywać zdolni. Na czymże polega ta tak wielka sztuka? Oto na dwóch warunkach. Każdy wychowawca chrześcijański, ojciec, matka, ksiądz lub nauczyciel, winien przede wszystkim uważać dziecko za istotne dziecko. Jest ono z natury obrazem i podobieństwem Boga, przez chrzest staje się synem lub córką Ojca Niebieskiego, bratem lub siostrą Jezusa Chrystusa, a świątynią Ducha Świętego. Za pomocą przyrodzonych zdolności i zarazem łask nadprzyrodzonych, jeżeli wykształcą się one na wzór Jezusa, jest to dziecko zdolne oglądać majestat Boga, to jest jego istotę, wielkość, piękność, godność i dostojeństwo. Wychowawca prawdziwie chrześcijański będzie się zawsze strzegł wpoić w dziecko cośkolwiek nowego, a obcego jego istocie, nieodpowiadającego jego przeznaczeniu, on nie ma wpajać, lecz wychowywać, to jest wywoływać w dziecku siły i zdolności, dotąd uśpione, pielęgnować i wzmacniać. Modest i Krescencja wywoływali w chłopcu, oddanym im w opiekę, rozum i wolę, siłę wiary, nadziei i miłości ku Bogu, i to tym sposobem, że mu bez przestanku opowiadali o Ojcu Niebieskim, o Jego dobroci i piękności, o Jezusie pełnym potęgi, ubóstwa i pokory. To, co Witalis pięknego, prawdziwego i dobrego słyszał z ich ust, to widział w ich uczynkach, w ich nabożeństwie, we wdzięczności i zadowolonym sercu za dary boskie, w łagodności ich obcowania i w życzliwości ich ku bliźnim. Modest i żona jego, tak wychowując Wita, codziennie wzrastali w łasce Boga i małego wychowanka za sobą pociągali. Na tem to głównie opiera się wpływ wychowania chrześcijańskiego. Wychowawca zawczasu rozpocząć winien wychowanie dziecka. Do tego skłania go nauka Kościoła katolickiego o grzechu pierworodnym. Nauka ta głosi, że każde dziecko rodzi się już z tym grzechem i dopiero chrzest święty grzech ten marze, ale słabość rozumu i woli, skłonność do zmysłowości. Wszakże tę niekorzyść wynagradza naturalnymi przymiotami wiary, nadziei i miłości wcielenia się w istotę Jezusa. Chrześcijański wychowawca stara się zatem zawczasu wywołać w dziecku wszelkie siły umysłowe i zwrócić je ku Bogu, zanim przyrodzone skłonności grzeszne i zmysłowe w nim się obudzą i utrwalą, uchyla zatem wszystko to uważnie sprzed ich oczu i uszu, co by je podsycało i żywiło. Tym sposobem dziecko wzrasta w znajomości i miłości dobrego, a wyrósłszy na młodzieńca, chociaż wystawione jest potem na rozmaite pokusy, nie tylko im nie ulega, ale je nawet stanowczo pokonywa. Istotnie, gdyby Modest i Krescencja nie byli wychowania tego rozpoczęli tak wcześnie, to Wit w domu rodzicielskim nie byłby zdołał wystąpić z taką wielką miłością ku Bogu i nie byłby pozyskał korony męczeńskiej. Modlitwa. Boże Wszechmocny,
Jeśli nas nawiedzasz nieszczęściami, to wzmacniaj nas łaską swoją, abyśmy je cierpliwie znosili, a utrwalali się w dobrem i zdołali najcięższe ofiary ponieść, jak owi święci męczennicy dla Twojej czci, a naszego zbawienia. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani słuchacze, Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych pańskich, mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennym życiu i przemianie serca, byśmy każdego dnia zbliżali się do zbawienia. W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że nauki katolickie osiągnęły już 5 milionów wyświetleń na samym YouTubie. Z serca ogromne Bóg zapłać za pomoc w rozprzestrzenianiu się nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty typu serduszko lub ikonka OK. Dodatkowo klikanie łapki w górę pod filmem też pomaga, a dla nas to znak, że nauki są pomocne. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco i droga darczyńczyni, to dzięki Tobie udaje nam się tworzyć więcej nauk, a także lepszej jakości treści. Bóg zapłać. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy, abyś nas wspierała i wspierał co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Zachęcamy też i tych, którzy mogą dawać więcej, o zamianę progu wsparcia, oczywiście jeżeli macie taką możliwość, gdyż pamiętajcie, że wasza jałmużna musi płynąć prosto z serca i być dla was ofiarą, ale jednocześnie nie może narażać waszej rodziny na brak zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Podsumowując, dziękujemy za waszą hojność, każdą ofiarę i tę finansową, ale i tę modlitewną, która jest dla nas i dla słuchaczy dużo bardziej potrzebna. Dla wszystkich, którzy o to prosili, uruchomiliśmy nową metodę wsparcia, która być może stanie się naszą podstawową metodą do jednorazowej jałmużny. Aby sprawdzić, czy ci odpowiada, wejdź w link w opisie i kliknij przy tekście przekaż jałmużnę, który przeniesie cię na naszą stronę, a tam należy kliknąć przelew online. Przekieruje cię do naszego nowego systemu płatności, w którym masz możliwość wsparcia blikiem, przelewem przez bank, PayPalem oraz kartą płatniczą. Jeżeli brakuje ci jeszcze jakiejś formy wsparcia, napisz do nas przez formularz kontaktowy na stronie, będziemy wdzięczni za sugestie. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta, w tym roku msze święte odprawiane są bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.